W grudniu ubiegłego roku unieważniono pierwszy przetarg na dostawę i montaż 50 nowych wiat przystankowych w Kutnie. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą łączną ceną brutto w wysokości 804 729,96 zł, którą złożył wykonawca aret spółka ZOO, Przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mogliśmy przeczytać w informacji Urzędu Miasta. Wczoraj ogłoszono kolejny przetarg. Wykonawca inwestycji będzie musiał dostarczyć i zamontować 12 sztuk wiat przystankowych podświetlanych i 38 sztuk wiat bez podświetlenia na terenie miasta. Wykonawca musi spełnić warunki określone przez urząd miasta Kutno. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na dostawie wraz z montażem wiat przystankowych na kwotę minimum 150 tys. zł brutto każde. Zakup nowych wiat przystankowych to element projektu pod nazwą Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej. Oferty można składać do 13 marca. Anna Królak, Wiadomości Dnia.